Twoja telewizja. Mazowsze TV. Znajdujemy się w Błoniu na ulicy Piłsudskiego, gdzie budujemy nowe przedszkole, które rozwiąże wszystkie problemy tego miasta. Będzie to nowe przedszkole na 300 dzieci, będzie zatrudnionych 66 osób, które będą opiekowały się tymi dziećmi, będzie nowa piękna kuchnia, będą nowe place zabaw z prawdziwego zdarzenia. W gminie Błoniu od kilku lat inwestujemy bardzo mocno w oświatę. Wszystkie nasze przedszkola, a mamy ich 6, były bardzo w złym stanie technicznym i po różnych inwestycjach, choćby w kulturę, w drogi, w infrastrukturę, przyszła kolejna oświata, przede wszystkim na przedszkola i nasze placówki szkolne. W ramach procesu termomodernizacji wszystkie placówki szkolne i przedszkolne zostaną zmodernizowane, ocieplone, odmalowane, zostaną wymienione okna, systemy ogrzewania i wiele innych. Natomiast główną inwestycją z zakresu oświaty jest rzeczywiście budowa nowego przedszkola. Po pierwsze, wybraliśmy przedszkole, które jest najbardziej zniszczone. Przedszkole numer 2 w Błoniu Promyczek. Ono było zbudowane jeszcze z takich elementów konstrukcji drewnianej, z użyciem azbestu. Remont tego przedszkola nie był opłacalny. W związku z tym podjęliśmy decyzję już dawno, kilka lat temu, że będziemy budować nowe przedszkole właśnie obok tego obiektu. W tej chwili jest przedszkole stare, obok którego stoimy tutaj. Ono jeszcze w tej chwili funkcjonuje do czerwca przyszłego roku. W tym czasie wybudujemy pierwszy etap. Jest właśnie widoczna tutaj budowa za nami pierwszego etapu. Po wybudowaniu pierwszego etapu i odbiorze przez starostwo, przez nadzór budowlany, będzie w przeciągu 2 tygodni przeniesione stare przedszkole i dzieci już będą się w przyszłym roku miały zajęcia w tym nowym przedszkolu. Natomiast po tym, jak się przeniosą, w wakacje będzie wyburzone to istniejące, drewniane, niespełniające obecnych wymogów i rozpocznie się budowa drugiego etapu, gdzie już w wakacje przyszłego roku będzie to oddane i mamy nadzieję, że za 2 lata już będzie pełen komfort. Wszystkie dzieci z naszej gminy będą obsługiwane. No, głównie z miasta, bo inne przedszkola, na przykład w Bieniewicach czy w Radzikowie, spełniają swoją rolę. Natomiast tutaj w mieście jest troszeczkę za mało. Przede wszystkim inwestujemy w programy poświęcone dla oświaty, zwiększamy środki na funkcjonowanie naszych przedszkoli i naszych szkół. Występujemy również o środki z kapitału ludzkiego i pozyskaliśmy do tej pory wiele środków na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dodatkowych dla dzieci. To są dodatkowe lekcje języków obcych, to są wyjazdy na basen, to są dodatkowe zajęcia i tak dalej. Ale oprócz tego musimy dbać o tą substancję, jeżeli chodzi o budynki. I wszystkie nasze przedszkola, nie tylko to nowe, ale pozostałe, które są też w nie najlepszym stanie technicznym, zostaną zmodernizowane, ocieplone w ramach programu Termomodernizacja. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku prace zostaną zakończone. No niestety jest to inwestycja tylko gminna. Są to nasze własne środki. Jest to około 7 800 000, tak wygrała firma, natomiast kosztorys inwestorski był na 10,5 miliona, także jeszcze mamy korzystną sytuację, że trafiliśmy na okres kryzysowy, także te 2 miliony w stosunku do kosztorysu inwestorskiego możemy zaoszczędzić. Twoja telewizja. Mazowsze TV.